drum to the drum, drum back by the food. It's time to put the drinks down, this dance is over to you. Come to the drum, drum, we're on the move. It's down to the sound crowd, down to the ground. Come to the drum, drum back by the food. It's time to put the drinks down, this dance is over to you. Come to the drum, drum, we're on the move. Down to the sound crowd, down to the ground. Hey! I powiedz, jak żeś nawijał paliki. A wziąłem sobie swojego buta i nawijałem. Z metalowym czubkiem. Ręka jak młotek. Ręka jak młotek, prawda? Ogłuszyć karpia. Ustawiam go po swojemu, trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jest dzisiaj ze mną Mati. Działamy sobie z nawozem. Pierwszy taki próbny wysiew tu poszedł na kawałku pół hektara. Co tu na jeden przejazd się wysiewa. 25 kg w jedną stronę wysiałem, wrócę w drugą, otworzę tak samo, też wyleci 25. 40 sobie współpracuje ze strumykiem, tym z jesieni. Wysiewamy pierwszą dawkę saletrzaku. Mamy dzisiaj który? 29 marca. Dawka na hektar to jest 100 kilo pierwszej dawki. No, trzeba troszkę ograniczać, bo ceny wzrosły nawozów, więc trzeba sobie jakoś radzić. Jak widać, przężyto całkiem ładnie, przezimowo. No tutaj trochę jest brył, to jak zwykle od tej gorszej strony pola zaczynam. Ale ładnie przezimowało. Coś z tego będzie. 40 sobie stoi. Mati robi zdjęcia na miniaturkę. Na holendrach trochę ponagrywamy. Także chyba teraz zarzucę sobie kamerkę na głowę i z tymi samymi śladami wrócimy w drugą stronę. Następnie pojedziemy tam na holendry. Tutaj jesteśmy na kawałku półhektarowym. Tam na holendrach będzie jeden kawałek, kogo dzieli droga. Ja tam sobie trochę podzieliłem przężyto z łubinem. Będzie dzielić go tam droga. Jest jeden kawałek też pół hektara, czy tam około 45 arów. Coś takiego podobnie jak tutaj. I kolejny kawałek, tam jeszcze 90 arów, czy tam 85, no mniejsza już z tym o parę arów. I na tamten pójdzie jeszcze 100 kilo, więc tam trochę jest większa dawka niż 100 kilo na hektar. I za niedługo pójdzie druga dawka w ilości takiej samej. Także przechodzimy do pracy. Nie, to pierwsze nagranie. Nie, tam to wszystko ok. Oj, się ciężko kręci, kuźwa, trzeba ten układ zrobić. Jeszcze kawałek do przodu podjedziemy. No tak, poczekaj, podnieś tak dosyć, wiesz, śmiało. Jeszcze, dobra. Wracamy tym samym śladem. Wtedy tylko pół dawki wysialiśmy.
pasujemy ręcznie. Czekaj, Mati. O, drogi dawka 300 kilo na hektar. Nie no, trzeba dosiać, bo jest tak jakoś pod górkę, a wiadomo, rogów to na starcie ciężko dosiać. Starwo, mało czasu zostało. Kurwa. I taka to zima nam się zrobiła tej wiosny, że aż się drzewa od tego mokrego śniegu łamią. Ten śnieg jest dosyć mi na rękę, ponieważ brakowało już wody w polu, jak widzieliście tam sami, albo zobaczycie, bo nie wiem, w jakim fragmencie filmu to wstawię. Kurzyło się dosłownie zaciągnikiem. Ja tam trochę rzeczy nie powiedziałem właśnie, bo byłem dosyć mocno skupiony na rozsiewaniu nawozu. I nie powiedziałem o tym, że jest bardzo sucho w polu, nie padało. Teraz zaczęło padać, ale wcześniej padało dobre 2-3 tygodnie. A jeszcze jedna rzecz, którą miałem poruszyć w rozsiewaniu nawozów, to cena nawozów azotowych saletrzaka. Mieliśmy kupić po niższej cenie, w ogóle nie było opcji kupna w stamtąd, skąd sprowadza nasz dostawca nawozów. Był problem. No i niestety tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, że trzeba było po cicho. Tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, kupić nawozy za 6000, za, o Jezu, co ja mówię, za 2900 czy tam 2700, a koniec końców no tona nawozu kosztowała 4000 zł. W temacie MPK, co będzie stosowane pod łubin, to powiem podczas uprawy pod łubin. Tam pewnie coś dorzucę z rozsiewania. A Was zapraszam do oglądania filmu z rozsiewania nawozu. Chociaż nie wiem, kiedy wrzucę ten fragment. No i witam na kolejnym kawałku. Tutaj pół hektara już rozsiane. Dawka akurat obrana. Już wiem, ile mniej więcej otwierać, jaką prędkością i jakimi obrotami jeździć. Ops. Jedziemy teraz do końca. Tam robimy zakręt. Tu wysiałem, tu już 100 kilo na ten kawałek zostało akurat. Jeszcze kawałek podjedziemy. Jeden przejazd trochę wąższy wyszedł, bo tak podzieliłem akurat na 5 razy. O, teraz dosiewa.
jest po ugorze, dlatego te kępy trochę pozostawały. Jak ci, co oglądali filmy z jesieni, wiedzą, że robiłem z nimi, co mogłem tak naprawdę. Słabszego zboża. Nagrywał z aparatu. Jeszcze raz. Lepiej przejechać dwa razy, niż żeby nawozu zabrakło. Na tamtym ostatnim. Prawdę powiedziawszy, można teraz chwilę opuścić. Jakby mi się udało sięgnąć, co wątpię, chociaż drogi trochę podosiewać, bo reszteczka została. Kurwa, wiaderko by człowiek wziął ze sobą, tak się będzie garściami pierdolił. Dawka jest tak naprawdę o 40 kilo. Dobrze liczę? Źle liczę. O 20 kilo większa.
czy na hektar gdzieś wychodzi po 110 kilo. Po 20 kilo na błędy, że tak powiem. Resztka się jeszcze najwyżej raz poprzeczę, jak poprawi, czy albo tu pierdolniemy wyższą dawkę. O, Stefan, żeby skrzyni nie zablokował. Za dużo nie powiedziałem. Myślałem, że będziesz jechał i chciałem takie ujęcie zajmować ładne. Co jeszcze zdążysz? Za dużo nie nagrałem. W ogóle Mati, powiem ci, te paliki co nabiliśmy. Opek? No kuźwa, zajebista sprawa. Przynajmniej człowiek wie co i jak, bo tak to kurwa na oko to wiesz jak to jest, nie? Zapierdalałeś, mówię, o, rozpędzi się i jadę. No bo czwórka, bo bałem się, że mi na ZUS zabroknie, a wiesz co? Powiem ci, że kurde, mogłem trójką na spokojnie dojeździć. Tak tu po dwa razy czwórką przejechałem, ale też jest rozsiane, nie? No, ale... No wiesz jak to jest na początek, nie? Dwa, no materiał drogi też kurde trzeba też z głową robić, żeby nie zabrakło jeszcze go, nie? Ale jak jeździłeś to ładnie szło. Znaczy, ale dorzucało, nie? No, rzucało, jeżeli nie zatrzymywałeś się, tylko od razu zawika. I fajnie wszędzie podorzucało. Dwa, to też jest plus, że z drugiej strony zajeżdżałem, bo mi wszędzie, wiesz, podorzucało w razie czego. Tu mam wrażenie, że jedną mijaka zrobiłem przy jednym zakręcie, ale dałem więcej gazu, to myślę, że też na wozu doleciało. Ale... Nie no, ładnie ale tak to... bo jak widziałem. No i dobrze, dobrze. No na filmiku za dużo nie powiedziałem, kurde, bo wiesz, człowiek skupiony też spierdolić nie chce, nie? No ale opaka, myki mieliśmy fajne do nabijania palików. No, Mati, powiedz, jak żeś nabijał paliki. A wziąłem sobie swojego buta i nabijałem. Z metalowym czubkiem. Ręka jak młotek. Ręka jak młotek, prawda? Ogłuszyć karpia. Ustawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Szkoda, że nie nagraliśmy. I tak, no dawka poszła, około 110 kg na hektar. Takie rzeczy to za kamerami. Tak, za kamerami. Ja coś może wam dorzucę, co tam działałem, bo i łożyska dokręcałem, a przodek to jest do roboty, bo telepię tymi kołami, że szkoda gadać. Coś wam pewnie dorzucę ciekawego do tego filmu, a jak na razie to się z wami żegnamy. Sezon elegancko rozpoczęty. Będzie trzeba za niedługo startować. O, będzie film z remontu maszyn. Niedługo właśnie z uprawkami trzeba startować, z nawozem MPK i siew łubinu. Łubin też zakupiony. Coś tam albo tutaj wam dorzucę, albo z remontu maszyn. Skup na łubinu 400 kilo za 1000 zł się udało nabyć, ale pierwszy rok po... W tamtym roku był kupiony jako kwalifikat, a w tym roku jest no jednoroczny po kwalifikacie. O tak, o to mi chodzi.
Także tak. Także się żegnamy z wami. Do następnego filmu. Na razie. Cześć.